W zadaniu kolejnym chcemy wiedzieć, jakie liczby znajdują się pod punktami, które są zaznaczone na osiach. Czyli tak, najpierw musimy ustalić jednostkę, czyli musimy wiedzieć, ile wynosi jedna kratka i w jaki sposób to zrobimy. No zobaczcie, tutaj na naszej osi liczbowej mamy podane dwie liczby. Mamy 11 oraz mamy 13, czyli jednostkę wyznaczymy w ten sposób, że od większej liczby, czyli od 13, odejmiemy tą mniejszą liczbę, czyli 11, i podzielimy przez liczbę odcinków, która jest tutaj pomiędzy tymi dwoma liczbami. Czyli mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, czyli tu pojawi się piątka. 13 odjąć 11 to 2, czyli mamy dwie piąte. Czyli sytuacja wygląda w ten sposób, że każdy taki jeden przeskok to będą dwie piąte. Czyli jeżeli tutaj mamy 11, a tutaj znajduje się liczba A, to żeby widzieć, jaka liczba znajduje się pod literką A, to musimy zrobić dwa skoki. Czyli to znaczy, że od 11 musimy odjąć dwa razy dwie piąte. No bo tu mamy dwie piąte i tutaj także mamy dwie piąte. No i teraz to musimy wykonać, czyli mamy 11, odjąć 2 razy 2 to 4, czyli odjąć 4 piąte, a więc otrzymamy 10 całych i 1 piątą, no i to będzie nasza literka A. Jeżeli chodzi o literę B, B znajduje się tutaj, czyli widzimy, że jest po prawej stronie od 11. Mamy raz, dwa skoki, ale będziemy dodawali dwie piąte. Czyli możemy napisać, że nasza literka B to będzie 11 dodać 2 razy dwie piąte. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę 13, to można byłoby zapisać na przykład, że B to będzie 13 odjąć 1, 2, 3 razy 2 piąte. Można byłoby także policzyć to w ten sposób. No dobra, czyli mamy tak 11 dodać 2 razy 2, 4, czyli plus 4 piąte, otrzymamy 11 całych i 4 piąte. Jeszcze literka C nam pozostała, czyli spójrzmy tutaj. Mamy raz, dwa, trzy skoki i będziemy dodawali, bo poruszamy się w stronę prawą, czyli 11 dodać 3 razy 2 piąte. No i mamy 11 dodać 3 razy 2 to 6 piątych, czyli to będzie 11 i 6 piątych. No a 6 piątych to oczywiście 1 cała i 1 piąta, czyli łącznie mamy 12 całych i 1 piątą. W podpunkcie B postępujemy bardzo podobnie jak w podpunkcie A, czyli najpierw musimy ustalić jednostkę, czyli od większej liczby, czyli od 0, odejmujemy mniejszą liczbę, czyli minus 3, no i dzielimy przez liczbę, przez ilość odcinków. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli dzielimy to sobie przez 7, otrzymamy tak minus i minus da nam plus, czyli 0 plus 3 to 3, czyli 3 siódme. No i teraz patrzymy, co będzie pod D. Czyli mam tak minus 3 i poruszamy się o jeden odcinek w stronę lewą, czyli będziemy odejmowali 1 razy 3 siódme. Czyli tak naprawdę mamy minus 3 odjąć 3 siódme, czyli minus 3 i 3 siódme. Punkt E, tak, mamy tak minus 3 na pewno i musimy dodać, bo poruszamy się w prawą stronę, raz, dwa, trzy razy nasz odcinek, czyli naszą jednostkę, czyli 3 siódme. Czyli mamy minus 3 dodać 3 razy 3, 9, czyli 9 siódmych, czyli minus 3 dodać 1,2 siódme, czyli otrzymamy minus 1 całą i 5 siódmych. No i teraz spójrzmy dalej, jeszcze F punkt nas interesuje, czyli tak, tu mamy 0, poruszamy się w prawą stronę, czyli dodajemy, ile mam tych jednostek, raz, dwie jednostki, czyli 2 razy 3 siódme, mamy 0 dodać 2 razy 3, czyli 6 siódmych, a więc otrzymamy
6 siódmych. W podpunkcie C także najpierw ustalamy jednostkę, czyli od większej liczby odejmujemy mniejszą, a więc 7 i 2 piąte odjąć 3 i 2 piąte i dzielimy przez liczbę tych odcinków, czyli mamy raz, dwa, o może tutaj raz, dwa, trzy. No i musimy to sobie policzyć, czyli tak 7 i 2 piąte odjąć 3 i 2 piąte to będzie 4, czyli mamy 4 trzecie, czyli jedną całą i jedną trzecią. No i teraz tak, jeżeli chodzi o punkt G, no to tak, mamy 3 całe i 2 piąte, poruszamy się w lewą stronę, czyli odejmujemy 1 razy ten nasz odcinek, czyli 4 trzecie. To sobie może już tak zapiszmy. Czyli mamy 3 całe i 2 piąte odjąć 4 trzecie. Musimy to sobie zatem sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli dla 5 i dla 3 to będzie 15. Czyli mamy 3 całe, tu będzie tak 15, czyli razy 3, a więc 2 razy 3 to 6. Tu też 15, czyli tu mamy razy 5, a 4 razy 5 to 20. Tu troszkę więcej, jak widać, mamy liczenia. No i teraz tak, włączymy sobie trójkę do ułamka, czyli 45 plus 6 to 51 piętnastych, odjąć 20 piętnastych, czyli mamy 31 piętnastych, a więc 2 całe i 1 piętnastą. No to teraz punkt H, spójrzmy, mamy tak 3 całe i 2 piąte, czyli stąd startujemy, poruszamy się w prawo, czyli dodajemy raz, dwa odcinki, czyli 2 razy 4 trzecie. No i tak, może zamienimy to sobie od razu na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 15 plus 2, 17 piątych. Dodać 2 razy 4 trzecie to będzie 8 trzecich. No i chcemy to sobie sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli znowu do 15. Czyli tu mamy 15, tutaj także. No to tak, tutaj musimy wykonać mnożenie przez 3, czyli 3 razy 17 to będzie 51. Tutaj razy 5, czyli 40. Czyli w sumie mamy 91 piętnastych. W sumie tutaj no, mogliśmy tego nie zamieniać, nie włączać całości, no bo mieliśmy dodawanie. No ale damy sobie z tym radę spokojnie. Czyli teraz ile razy 15 się mieści w 91? 6 razy 15 to 90. O, to będzie fajnie. Czyli mamy 6 całych i 1 piętnastą. No i jeszcze punkt I, czyli punkt I znajduje się, zobaczcie, tutaj. Czyli mamy jeden przeskok od 7,2, czyli zapiszemy, mamy 7,2, dodać 1 razy 4 trzecie. No i to musimy sobie policzyć. Tu mamy dodawanie, to już nie będę włączała całości, żeby sobie nie utrudniać. Czyli mamy 7,2, dodać 4 trzecie. Sprowadzamy to do wspólnego mianownika, czyli do 15. Czyli tutaj mamy tak, mnożyliśmy przez 3 mianownik, czyli licznik też mnożymy przez 3, mamy 6, dodać, tu mamy 15, czyli mnożyliśmy przez 5, a 4 razy 5 to 20. Czyli łącznie mamy 7,26, ale tutaj jeszcze możemy wyłączyć całości, bo 15 mieści nam się 1 raz w 26, i jeszcze nam zostanie 11 piętnastych, czyli łącznie mamy 8 całych i 11 piętnastych. Mamy podpunkt D, czyli tak, znowu zaczniemy od wyznaczenia jednostki, czyli od liczby większej, a więc od 1 całej i 5 jedenastych odejmiemy minus 2 jedenaste. No i teraz przez co podzielimy, czyli mamy ile odległości tutaj? Raz, dwa, trzy. Czyli podzielimy przez 3. 2 minusy nam dadzą plus, czyli mamy 1 całą i 5 jedenastych, dodać 2 jedenaste, no i to dzielimy przez 3. Czyli tak, tu otrzymamy 1 całą i 7 jedenastych, podzielić przez 3, czyli ten ułamek zamienimy sobie na niewłaściwy, czyli mamy 18 jedenastych
i mnożymy przez odwrotność 3, czyli 3 pierwszych, a więc przez 1 trzecią. Skracamy przez 3, czyli mamy 1 oraz 6 i otrzymamy 6 jedenastych. No to najpierw punkt i. No to mamy tak, jeden przeskok w lewą stronę, czyli będziemy odejmowali. A więc minus 2 jedenaste odjąć 1 razy 6 jedenastych, czyli minus 2 jedenaste odjąć 6 jedenastych, czyli mamy minus 8 jedenastych. Następna literka to K, no i też sobie zobaczmy. Mamy też minus 2 jedenaste, ale tym razem poruszamy się w prawą stronę, czyli będziemy dodawali. No i dodajemy 1 razy 6 jedenastych, czyli minus 2 jedenaste plus 6 jedenastych to 4 jedenaste. No i jeszcze ostatni punkt L nas interesuje, czyli tym razem mamy 1 i 5 jedenastych. No i dodajemy, bo poruszamy się w stronę prawą, raz, dwa, 2 razy 6 jedenastych. Czyli mamy tak, 1 całą i 5 jedenastych, dodać 2 razy 6, czyli 12 jedenastych, czyli mamy 1 całą i 17 jedenastych. Oczywiście tutaj należy wyłączyć sobie całości, czyli 11 w 17 mieści nam się jeden raz i zostanie nam jeszcze 6 jedenastych, czyli łącznie mamy 2 całe i 6 jedenastych. Oczywiście, jeżeli spojrzycie sobie tutaj na tą ostatnią literkę, to można byłoby zrobić to także w ten sposób. Może ja sobie to narysuję. O, w ten sposób. I teraz tak, jeżeli tutaj mamy minus 2 jedenaste, to ile tych przeskoków będzie do literki L? Spojrzę sobie do podręcznika. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu jest literka L. I można byłoby także zacząć w tej liczbie. I wtedy należy zapisać, że mamy minus 2 jedenaste, w prawą stronę się poruszamy, czyli dodać 5 razy, no i ten nasz odcinek to 6 jedenastych, czyli mamy 5 razy 6 jedenastych, czyli minus 2 jedenaste plus 5 razy 6, 30 jedenastych, czyli otrzymamy 28 jedenastych. Czyli tak, jedenastka w 28 mieści nam się 2 razy, no i 2 razy 11 to 22, czyli do 28 nam brakuje jeszcze 6, czyli mamy 6 jedenastych. Czyli widzicie, czy w ten sposób, czy w ten, nie ma to żadnego znaczenia, czy startujemy w tej mniejszej, czy większej liczbie. Oczywiście wyniki wyjdą nam dokładnie takie same.